Aleksander Majewski, magazyn Gorące Pytania, telewizja w Polsce.pl. Drodzy Państwo, gorące pytania i gorące krzesła w Senacie, a kto na nie zasłuży? To jest dobre określenie, zważywszy na trud, jaki włożył przez lata Roman Giertych, aby przypodobać się opozycji, no ale okazało się, że jest to polityczne uczucie nieodwzajemnione. Czy Giertych podpadł opozycji? To jest nasze pytanie w tej odsłonie, a razem z Państwem, razem ze mną są Krzysztof Świątek, Polskie Radio 24. Dzień dobry. Dzień dobry. I Andrzej Rafał Potocki, tygodnik sieci Portal w Polityce.pl. Dzień dobry. Witam serdecznie. Panowie, Roman Giertych starał się, no i chyba się nie wystarał, a może zanim przejdziemy do dyskusji, pozwolimy sobie na przytoczenie pewnej wymiany uprzejmości między Romanem Giertychem a Anną Marią Żukowską z Lewicy. Może na początek zaprezentujemy tweet, jaki popełnił Roman Giertych. Prosimy. Właśnie widzimy ten wpis. Kochani lewicowcy, nie zgadzamy się czasem. Wy macie do mnie pretensje o moją przeszłość, a ja o waszą. Ale powiedzcie szczerze, gdybyście mieli oceniać, kto wobec pisowców prędzej zrealizuje program Cela Plus, ja czy Zandberg z Biedroniem i Żukowską, to na kogo byście stawiali? No oczywiście ten tweet doczekał się szybkiej odpowiedzi wywołanej do tablicy Anny Marii Żukowskiej, która napisała, i teraz poprosimy wpis posłanki Lewicy: nie wystartujesz z paktu senackiego, zapomnij. Krótka, konkretna odpowiedź. Drodzy panowie, cóż to oznacza dla Romana Giertycha? Czy Roman Giertych nie wystartuje? A jeśli wystartuje, to czy jego szanse są w takiej sytuacji naprawdę bardzo nikłe? Krzysztof Świątek, prosimy. Roman Giertych startujący z paktu senackiego to jest właściwie serial albo telenowela. No to po prostu się ciągnie trochę już jak flaki z olejem. To jest pytani są o to różni politycy. Od wielu miesięcy już tak naprawdę, i taka telenowela, tylko brakuje trochę zwrotów akcji, bo w każdej jednak telenoweli powinny być jakieś zwroty, no a tutaj jest taki konstans. I no, ja pamiętam, jeszcze pytałem wiele miesięcy temu o to chociażby posła Sławomira Neumanna z Platformy Obywatelskiej czy Marcina Kierwińskiego, no to zarzekali się, że no, Platforma to Romana Giertycha nie zgłosi. Ale jeżeli ktoś inny zgłosi, no to wtedy on zostanie zaakceptowany. Właściwie takie były te deklaracje innych ugrupowań. No ostatnio tak najgłośniej było słuchać o tym, że to Polska 2050 go zgłosi. No ale rozumiem, że jednak brakuje po prostu chętnych. No mówiąc tak, Roman Giertych nie ma brania. To właściwie jest taki trochę też paradoks, bo ja nie rozumiem, dlaczego w końcu określało się Romana Giertycha jako nadwornego mecenasa rodziny Tusków, dlaczego właściwie Platforma się od niego tak odżegnuje. No, rozumiem, że nie chce się narazić tym innym partnerom z paktu senackiego, innym partnerom z opozycji. Wydaje mi się, że w ogóle Roman Giertych niestety nie ma teraz dobrego czasu, bo ja rozumiem, że rozmowy są finalizowane, ale są inne problemy. No, trzecia droga się za chwilę prawdopodobnie rozleci, to małżeństwo się rozpadnie i tam Szymon Hołownia będzie miał dylemat, co dalej w ogóle robić ze swoją działalnością polityczną, więc już chyba zapomniał o tym, że miał go prawdopodobnie zgłosić. Tak więc no, Roman Giertych jest trochę w kropce, bardzo by chciał, ale inni go nie chcą. Ja tej sprawy nie przesądzam, ale chyba coraz więcej przemawia za tym, że nie dogadał się i chyba się już nie dogada. A do tanga trzeba dwojga, i kto to tango zatańczy z Romanem Giertychem? Chyba nawet więcej niż dwojga do tego tanga z paktu senackiego. No w przypadku paktu senackiego to rzeczywiście sprawa jest bardziej złożona, a jak tę złożoność widzi Andrzej Potocki? Tak na moje oko to Giertych zobaczy w senatorski fotel jak własne ucho bez lusterka, a pcha się tam po prostu w sposób niewiarygodny, bowiem po pierwsze ma kłopoty z prawem i przydałby się immunitet, tak jak pewnym posłom, którzy do tej pory zasiadają, senatorom, przepraszam, którzy do tej pory zasiadają w Wyższej Izbie naszego parlamentu. Tylko tu Giertych trafił na pewien problem, mianowicie pakt senacki to jest układ nie tylko i wyłącznie Koalicji Obywatelskiej i ugrupowań, które skupione są w KO,
ale jest to dogadanie się w całej opozycji, czyli po prostu Koalicji Obywatelskiej plus PSL-u plus 2050 Szymona Hołowni. No i tutaj największy problem z lewicą. Lewica nie jest w stanie przełknąć kandydatury Giertycha. To jest taka żaba, która lewicy stoi w gardle i otwarcie o tym mówi, tak jak posłanka Anna Maria Żukowska, ale też i Zandberg stwierdził, że gdziekolwiek się pojawi Giertych, nawet na własną rękę, to wystawią przeciwko niemu swojego kandydata. No, Giertych planował tutaj atak na Obwarzanek Poznański, bo tam Poznań, jak wiadomo, jest bardzo proplatformerski. No, ale tam jest z kolei pani senator, która cieszy się dużą popularnością wśród tamtejszych wyborców, i cała sprawa spaliła na panewce i Giertych został jak Himmelsbach z angielskim. Samotnie próbował bodajże w poprzednich wyborach, nic z tego nie wyszło, bowiem on jako taki nie ma poparcia u ludzi, bowiem on ma i po jednej stronie, że tak powiem, kłopoty, i po drugiej stronie za swoją przeszłość i za to, co kiedyś tam wygadywał. W związku z tym nie jest to osoba, do której można mieć polityczne zaufanie. Jest to, jak mówią Niemcy, Überläufer, czyli taki konik szachowy, który skacze z jednej strony na drugą i równie po uszy siedzi w jednej partii, tak jak kiedyś w LPR-ach, atakował wszystkich na lewo i prawo, a teraz zmienił front o 180 stopni i wspiera Tuska i Platformę Obywatelską. Owszem, były próby tutaj z Gazety Wyborczej, czyli guru opozycji, medialny guru opozycji Adam Michnik próbował przekonywać polityków w swoim tekście, że Giertych jest w porządku. No, ale jak widać, nic z tego nie wyszło i jak już wspomniałem, nic z tego nie będzie i na moje oko, nawet jeżeli Giertych wystartuje sam, to o mandacie senatora Rzeczpospolitej może zapomnieć, ku chwale ojczyzny zresztą. No, widać wyraźnie, że jest jakaś aprobata w mediach społecznościowych, jest jakaś aprobata po stronie liberalnych mediów. Brakuje jednak tej aprobaty po stronie polityków opozycji, o czym wspominał też Krzysztof Świątek. No i warto tutaj przytoczyć rozmowę właśnie Krzysztofa z jednym z tych polityków, rozmowę z posłem Tomaszem Trelą z Lewicy, który tak skomentował próby starania Romana Giertycha dotyczące kandydowania do Senatu. Prosimy. Jeżeli ten czy inny kandydat, a w tym przypadku Roman Giertych, nie ma poparcia żadnego z tych ugrupowań, to znaczy, że nie funkcjonuje w ramach paktu senackiego. Jeżeli Roman Giertych wystartuje jako kandydat niezależny, działa przeciwko paktowi senackiemu. Więc jeżeli Roman Giertych podejmie decyzję, żeby startować przeciwko kandydatce bądź kandydatowi paktu senackiego, to tak naprawdę wspiera obóz popękanej Zjednoczonej Prawicy Jarosława Kaczyńskiego. I tyle mam do powiedzenia w tej sprawie. Roman Giertych nie będzie zgłoszony przez żadne z podmiotów tworzące pakt senacki. Tego się trzymamy i do dzisiaj tak jest, a Lewica nigdy nie popierała, nie popiera i nie będzie popierać Romana Giertycha. No i rzeczywiście Roman Giertych chyba został z tymi krytycznymi uwagami pod adresem PiS, jak ten Himmelsbach z angielskim, co zauważył Andrzej Potocki. Kieruję teraz moje pytanie do Krzysztofa Świątka. Czy to nie jest tak, że czy to nie jest paradoks, że właśnie Roman Giertych, który zasłynął z tych naprawdę ciężkich tyrad antypisowskich, z tej krytyki, a summa summarum zostaje kryptozwolennikiem Prawa i Sprawiedliwości, bo tak przedstawia go poseł Lewicy. No, ale trudno tutaj posłowi Treli, biorąc pod uwagę interesy opozycji, która próbuje powtórzyć manewr z paktem senackim, no trudno nie odmówić racji. Tutaj akurat poseł Trela o tyle ma rację. No, pomysł przecież paktu senackiego polega na tym, że dogadujemy się w taki sposób, żeby wystawiać po jednym kandydacie, który startuje przeciwko kandydatowi Zjednoczonej Prawicy, szczególnie w tych okręgach, a właściwie we wszystkich, tak, we wszystkich 100, ale szczególnie zależy nam na tych, w których po prostu opozycja zwykle brała mandaty.
No i po to, żeby powtórzyć ten manewr, to oczywiście dyskusja o znaczeniu Senatu, bo wydaje się, że akurat Senat poza pewnego rodzaju obstrukcją parlamentarną, którą stosował konsekwentnie marszałek Grodzki w tej kadencji, to większego znaczenia nie ma tak naprawdę nawet dla procesu legislacyjnego. Zawsze można uchwałę czy decyzję Senatu, czy poprawki Senatu odrzucić przez Sejm i praktycznie sprawa idzie dalej, tylko tyle, że trochę później niż powinna na przykład. Natomiast poseł Tomasz Trela o tyle ma rację, że jeżeli Roman Giertych wystartuje z jakiegoś samodzielnego komitetu wyborczego Romana Giertycha przeciwko też kandydatowi, a mamy do czynienia z okręgami jednomandatowymi w tej chwili w Senacie, większościowymi, przeciwko kandydatowi Paktu Senackiego, no to faktycznie może zwiększać szanse kandydata Zjednoczonej Prawicy, więc w tym sensie no to jest to racjonalna analiza polityczna i w tym momencie rzeczywiście Roman Giertych staje się sojusznikiem Prawa i Sprawiedliwości. Jest to trafne. Roman Giertych tak uciekał od Prawa i Sprawiedliwości, że wrócił do punktu wyjścia, czyli roli sojusznika Prawa i Sprawiedliwości, zważywszy na to, że był już przecież koalicjantem tej formacji. My oczywiście mówimy o tym z pewnym przymrużeniem oka, no ale Romanowi Giertychowi na pewno nie jest do śmiechu. Teraz kieruję moje pytanie do Andrzeja Potockiego. Czy to nie jest tak, że Roman Giertych, oczywiście zważając na całą skalę, jest taką postacią quasi-tragiczną na polskiej scenie politycznej? Oto jawił się jako narodowiec, twardy konserwatysta swego czasu, a tymczasem ta krytyka Prawa i Sprawiedliwości zepchnęła go na tory opozycji, twardej opozycji. Widzimy zresztą Romana Giertycha podskakującego podczas jednego z eventów organizowanych przez środowiska wokół kodowskie. No a teraz ten Roman Giertych jest takim niechcianym dzieckiem tejże opozycji, której bił pokłony przez ostatnie lata. Gdzie jest miejsce Romana Giertycha? Może on jest po prostu niewybieralny i swojego miejsca już zwyczajnie na polskiej scenie politycznej znaleźć nie będzie mógł? Też mi się tak wydaje. Giertych jest oczywiście sam sobie winien, to się wiąże z jego cechami charakteru. Pozwolę sobie trochę popsychologizować. Jego gubi pycha. On zresztą politycznie nasiąkł po ojcu ideałami endecji. To były ideały przedwojenne, które teraz już, że tak powiem, w obecnej sytuacji politycznej nie do końca się sprawdzają, delikatnie mówiąc. Jednym słowem, on jest ideologicznie demodé i zbyt mocno trzymał się tej ideologii i wszystko brał do siebie, wszystko brał poważnie. I nawet jak ta koalicja z PiS-em, gdzie on się tam rozpychał łokciami, bo on był niebezpiecznym koalicjantem, to przecież on doprowadził do nowych wyborów i jego te gierki polityczne, a na końcu, kiedy wszystko stracił, zmienił absolutnie front i nagle tutaj z narodowca i endeka przeszedł na stronę kompletnie przeciwną demoliberalnej ugrupowania, czyli de facto demokracji liberalnej. Jak to się ma do tych jego poprzednich zachowań jako ministra oświaty, kiedy on preferował antyaborcję, kiedy on dbał o wartości rodzinne? No w tej chwili widać wyraźnie, każdy wyborca to widzi, że on już tak nisko upadł, że on się de facto podlizuje Platformie Obywatelskiej, podlizuje się Tuskowi. Nie wiem, czy dlatego, żeby po prostu dostać kontrakty jako mecenas na różne sprawy, które on tam prowadził z jednej strony, a z drugiej strony on ma taki nieposkromiony pęd do tej polityki, takie parcie do tej polityki za wszelką cenę. A jeżeli nie ma się, że tak powiem, pewnej spójności wewnętrznej i pewnej wizji świata i siebie jako polityka, a szarpie się od ściany do ściany, to elektorat to widzi i się od takiego człowieka odwraca jako od polityka niepewnego. I podobnie w sytuacji Giertycha. Giertych w ogóle nie powinien zajmować się polityką. On do tego się po prostu nie nadaje. I to, że nie będzie w pakcie senackim, to chociaż nie jestem wielkim fanem, żadnym fanem lewicy, to akurat w tym momencie zgadzam się absolutnie z Anną Marią Żukowską, z Adrianem Zandbergiem, oczywiście jeśli chodzi o Giertycha.
I tutaj stawiamy kropkę, a o innej kandydaturze, kandydaturze Radosława Sikorskiego, porozmawiamy już w kolejnej odsłonie, na którą teraz państwa razem z panami publicystami serdecznie zapraszam. Zostańcie z nami po krótkiej przerwie.